Pandemia nieraz już zweryfikowała plany imprez w mieście. Wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń spowodowały, że nie odbędzie się koncert zaplanowany na majówkę. Mieliśmy piękny plan i bogaty program na te 3 dni, kiedy kołobrzeżani mogliby skorzystać z naszej oferty kulturalnej i rozrywkowej. Miał być koncert zespołu Sztywny Pal Azji, miał być koncert Irani Jusis. Niestety musieliśmy już zrezygnować z tych wydarzeń. I dlatego nie będę dzisiaj wypowiadała się, jakie mamy propozycje przygotowane przez Regionalne Centrum Kultury na sezon letni, a ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Wśród bogatej oferty zaplanowanych na ten sezon letni wydarzeń znajdują się te, które należą już do cyklicznych, jak i zupełnie nowe. Czy jednak będą się mogły odbyć, jeszcze nie wiadomo. Wszystko zależy od sytuacji związanej z pandemią. Czy nie będzie kolejnej fali, czy będzie poluzowanie gospodarki, czy odmrożenie gospodarki, czy będą do nas przyjeżdżali również turyści w takiej ilości, w jakiej chcielibyśmy, aby ci turyści przyjeżdżali. Wiele jeszcze musi się wyjaśnić i na wiele pytań nie mamy odpowiedzi i dzisiaj tak naprawdę ja powiem Państwu, że nikt na to pytanie Państwu nie odpowie. Ja czekam na ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że wyszczepiliśmy już taką ilość Polek i Polaków, że mamy tą odporność populacyjną i że będziemy wracali do normalności. Jeżeli zapadną decyzje o luzowaniu obostrzeń, kołobrzeżanie mogą się spodziewać wydarzenia, jakim są Dni Kołobrzegu. Bo też mamy ambitne plany i też chcieliśmy umilić mieszkańcom Kołobrzegu czas, no bo przecież to jest najlepsza okazja. Urodziny miasta zawsze są okazją do tego, żeby wszyscy mieszkańcy mogli świętować. Natomiast to jest jeszcze odległy termin i też wstrzymujemy się na razie z naszymi decyzjami. Póki co, tak jak powiedziałam, odwołaliśmy koncerty majówkowe, bo one są po prostu niemożliwe do przeprowadzenia w chwili obecnej. Poczekamy, im bliżej sezonu, tym będziemy mieli więcej informacji, tym bardziej będziemy mogli z dużą taką dozą prawdopodobieństwa Państwu przedstawić nasze propozycje. O planowanych wydarzeniach Regionalne Centrum Kultury będzie informować na bieżąco.